Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Nie obyłoby się oczywiście bez tego holu, ponieważ podobnie pewnie jak Wy, kupiłam sobie kilka nowości dla mnie, jak również produkty, które już miałam w Rossmanie. Oczywiście oprócz Rossmana mam również inne produkty, inne kosmetyki, a nie tylko, bo również książki, z którymi chciałabym się z Wami podzielić. Ale na początku, zanim przejdę do tego filmu, to chciałabym Wam jeszcze sprostować jedną rzecz, ponieważ ten poprzedni film wrzuciłam w poniedziałek, dzień przed promocją i jedna z Was napisała mi w komentarzu, że no ja powiedziałam troszeczkę nie tak, bo powiedziałam, że 55% jest tylko raz, natomiast potem 49%. Oczywiście tak powiedziałam, ponieważ przeczytałam to, słuchajcie, z czasopisma Rossmanowskiego Skarb, który wzięłam sobie wcześniej, jeszcze we wrześniu, i posłuchajcie, co tu jest napisane. Oczywiście małym drukiem. Promocja obowiązuje w dniach 10-19 października lub do wyczerpania zapasów. Rabat 55% dostępny jest jednorazowo dla zarejestrowanych członków klubu Rossman, posiadających wirtualną kartę klubu, przy zakupie minimum 3 różnych produktów do makijażu. Przy kolejnym zakupie w tej promocji obowiązuje rabat 49%. Szczegóły i regulamin na www.rossman.pl i tak dalej. Więc same widzicie, że Rossman wprowadził mnie w błąd, jak również pewnie wiele osób z Was. I to już nie po raz pierwszy zawiodłam się na Rossmanie, ponieważ jeżeli ja Wam coś przekazuję, to nigdy nie przekazuję, nie biorę tego z, nie wiem, nie wymyślam sobie tej promocji, tylko zasugerowałam się właśnie tym czasopismem Skarb. Natomiast okazało się, że mimo że ta promocja na kartę miała być tylko raz, to można było kupić drugi raz również na minus 55%. I przyznam, że ja na przykład kupiłam raz na minus 55%, natomiast kiedy poszłam po raz drugi dokupić sobie jeszcze jeden produkt, to kupiłam go na 49%, bo po prostu nie miałam ze sobą komórki. Także przepraszam te z Was, które po prostu, no nie wiem, potem jakby pomyślały, że ja no, z niesprawdzonego źródła przekazuję te informacje. Ja po prostu przekazałam informacje takie, jakie były, a to już nie moja wina, słuchajcie, wybaczcie mi, że po prostu Rossman zmienił zasady w trakcie promocji. I nie wiem, czy wszystkim po raz drugi ta promocja wchodziła na minus 55%. Panie przy kasie też były zdziwione, bo mówiły, że one też dostały informację, że miało być tylko raz, no ale niestety Rossman nas po raz kolejny niemiło zaskoczył. No oczywiście niemiło i miło, bo można było kupić po raz drugi na minus 55%. Te z Was, które nie wiedziały, to możliwe, że kupiły na minus 49% drugi raz. Także serdecznie Was przepraszam za Rossman właściwie, nie za siebie, ponieważ ja przekazałam Wam informacje takie, jakie przeczytałam w gazecie. Ale teraz już przejdźmy do filmu. Postanowiłam kupić też parę produktów na tej promocji. Oczywiście nie byłabym sobą, a poza tym kupiłam te produkty również z myślą o Was, żeby dla Was je przetestować, żebyście mogły sobie albo kupić, albo, no nie wiem, zainteresować się danym produktem. I może zacznę od podkładu. Kupiłam sobie taki podkład Fit Me. Jest to podkład z firmy Maybelline. Ja nie mam żadnego podkładu z firmy Maybelline. To jest mój pierwszy podkład z tej firmy. I powiem szczerze, jest to podkład nowość chyba w ich, u nich, albo nowość u nas w Polsce, bo on się niedawno pojawił w szafach Maybelline. Jest to podkład matte and poreless do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. Ja mam w kolorze 104, oczywiście ja zawsze biorę te najjaśniejsze i powiem Wam szczerze, że za podkład zapłaciłam chyba 14, teraz tak, jeżeli chodzi o ceny, to wybaczcie mi, ponieważ ja nie mam przy sobie paragonu i nie sprawdzam dokładnie, ile to kosztuje. W normalnej, regularnej cenie on chyba kosztuje około 29 zł, natomiast teraz ja kupiłam go za około 15. Podkład, już go wypróbowałam i podkład naprawdę świetny. Krycie ma takie średnie, można to krycie budować, ale bardzo ładnie wygląda na skórze i rzeczywiście to matowienie jest, ale nie jest takie tępe, bardzo ładnie to wygląda, więc jeżeli szukacie takiego fajnego podkładu, no to słuchajcie, za 14 zł to jest podkład naprawdę super, więc zastanówcie się, bo promocja jeszcze trwa. Kolejnym produktem, który kupiłam, kolejnymi produktami to są pudry. Słuchajcie, postanowiłam wypróbować ten puder z AA, tylko tak, one są dwa. Te pudry. Jeden jest pudrem mineralnym, takim loose powderem, słuchajcie, pudrem
Już Wam mówią jakim. Jest to puder sypki 100% mineralny, idealnie kryjący, na bazie czystych minerałów. Tworzy makijaż o satynowym wykończeniu. Doskonale wygładza, wyrównuje kolory cery, stabilna forma witaminy C, spowalnia procesy starzenia się skóry itd., itd. Chroni przed promieniami UV i rzeczywiście skład jest krótki, bo to jest podkład mineralny. Ja go mam w kolorze 10 wanila, bo oczywiście zawsze biorę te kolory najjaśniejsze i muszę Wam powiedzieć, że o ile nie lubię podkładów, nie lubię pudrów mineralnych, miałam kiedyś z L'Oreala i pokazałam Wam chyba w bublach, że mi się nie sprawdził, natomiast ten jest bardzo dobrym pudrem. Bardzo ładnie wygląda na skórze, praktycznie jest niewidoczny. Nie wiem, czy delikatnie nie przyciemnia, nie wiem, czy dobry ten odcień wzięłam, ale jeszcze będę go testowała, bo na razie to użyłam go tylko raz. I jest to naprawdę fajny podkład dla pań, które mają suchą skórę, które nie chcą mieć takiego pudru widocznego na buzi, które potrzebują tylko takiego delikatnego przypudrowania satynowego. Puder świetny. I teraz tak, ja miałam kupić matujące, ponieważ one obok siebie stały, więc najpierw wzięłam ten nie wiem jak ja to zrobiłam, po prostu niechcący wzięłam ten i powiem szczerze, że jest świetny. Już go nie oddawałam, nie wiem nawet czy można zwrócić kosmetyk. Zostawiłam sobie, jeżeli nie sobie, to dam córce, także tutaj się zastanowię nad nim, ale naprawdę bardzo mi się spodobał na pierwszy rzut. I teraz drugim pudrem, który dokupiłam sobie, ponieważ tak, ten w regularnej cenie kosztuje chyba 37, prawie, bo tam 36 z groszami. Wyniósł mi 18 z czymś, więc uważam cena świetna. Jeżeli chcecie kupić, to jeszcze jest czas. Jest to ta seria Wings w szafach AA. Tam są podkłady, różne produkty. Ja jeszcze jeden kupiłam z tej serii. I drugi ten puder z AA z serii Wings. To jest puder z kolei matujący, matte loose powder. Puder sypki, matujący, utrwalający makijaż. Ja mam w numerze 20 transparentnym. I on ma, słuchajcie, takie siteczko. Zobaczcie, ja nie miałam nigdy takiego pudru. Siteczko, przez które nie wysypujemy, bo ja średnio przepadam za pudrami sypkimi. Powiedziałam Wam w ostatnim filmie, że nie mam, tu się pomyliłam, bo jeden mam z bananowy, a w ogóle to mam sypkie, tylko nie mam z Rossmana. Natomiast teraz już mam z Rossmana. Taki właśnie, o, dwa sypkie pudry. I ten matujący na razie rewelacja. Nie widać go też na skórze. Ja go mogę, mam próbkę z kreolanu. Także tak jakby troszeczkę był podobny, chociaż tamten jakby lepiej te pory zakrywa, ten może troszeczkę mniej, ale też, no zobaczę, jeszcze się będę z nim, słuchajcie, zmierzę się z nim jeszcze i dokładnie Wam powiem, ale na razie mi się podoba. I wzięłam jeszcze, słuchajcie, róż z tej serii Wings, ja mam go w kolorze 04 Light Pink, już Wam pokazuję. Bardzo ładny róż, ja mam go dzisiaj na policzkach, może nie jest taki mocno widoczny, słuchajcie, w kamerze, nie jest, jest napigmentowany, ale nie tak mocno, że wsadzimy pędzel i od razu robi się plama. Bardzo ładnie się rozciera i ładnie wygląda. Jeżeli lubicie taki róż, to polecam Wam ten, ale tam były chyba 4 czy 3 kolory, był jeszcze koral. Także możecie sobie jakiś red, także możecie sobie wybrać, jak chcecie, inny odcień. Bardzo fajny, z delikatnymi drobinkami, taki satynowy, ale nie widać tego na policzkach. Mnie się ten róż podoba, nie wiem tylko jak się będzie utrzymywał, bo dopiero dzisiaj pierwszy raz go użyłam. I teraz jeżeli chodzi o maskary, to kupiłam sobie inne niż miałam. Kupiłam sobie, słuchajcie, tak, no ta to jest ta standardowa, więc ta to już moja piąta czy czwarta, nie pamiętam, więc ją wzięłam też, bo ją bardzo lubię, więc tutaj już widziałyście u mnie. Wzięłam taką z Vibo, bo tutaj na YouTube dziewczyny mówiły, że jest dobra drama. Volume Drama, taki tusz pogrubiająco, chyba wydłużający, maskara do rzęs, 4 w jednym, no, pogrubia, wydłuża, zagęszcza. I użyłam jej raz i powiem szczerze, że dosyć fajna. Natomiast tutaj mam jeszcze dwie z Rimmela. Wzięłam te maskary, bo też słyszałam, że są dobre. Jeszcze ich nie używałam, także powiem Wam, jedna to jest Wonderful Full Real, taka różowa maskara, a druga taka złota. Nie otwieram ich, bo jeszcze mam, słuchajcie, nie chcę ich otwierać, więc zobaczę, jak się sprawdzą u mnie. Oczywiście standardowo wzięłam sobie również ten korektor z L'Oreala i on w tej chwili jest, zobaczcie, zupełnie inny. On jest, znaczy inny, nie wiem jak jest, jeżeli chodzi o konsystencję, natomiast opakowanie ma srebrne, poprzednie było złote. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, że on jest srebrny i nazywa się teraz Perfect Match, a wtedy się nazywał Lumi Magic, także nie wiem czy to jest ten sam korektor, kosztował chyba 45 normalnej, natomiast teraz 20 coś złotych za niego dałam, jest ten w pędzelku, zobaczymy czy to jest taki rozświetlający jak tamten czy inny.
Kolejnym produktem to jest jeszcze jeden róż, słuchajcie, z Belle. On tam też jakieś grosze mnie kosztował. To jest ten z serii Hypoallergenic i już go używałam. Muszę Wam powiedzieć, jest to tak zwana seria modelująca twarz, czyli on tak jakby jest jako róż, ale może być delikatnie jako bronzer. Tam są trzy kolory, ale takie właściwie nie wiedziałam, który wybrać. Dziwnie jakoś zbliżone były do siebie, jeżeli chodzi o kolorystykę. On to może inaczej wyglądać w kamerze, natomiast jest to taki jasny, bardzo ładny, delikatny róż, taki padający w beż, nie wiem jak go określić. I też bardzo mi się podobał na skórze. Kupiłam sobie również taki słynny, słuchajcie, też na YouTubie, bronzer. Bronzer z firmy Lovely, jest to tak zwana czekoladka, on delikatnie może pachnie czekoladą i ja wzięłam ten w numerze medium, bo są dwa kolory, znaczy w kolorze medium. Jest go 9 gram, bardzo ładnie, słuchajcie, zapakowany w takie pudełeczko, w taki kartonik twardy i już go użyłam. Na początku się załamałam, jak go przyniosłam do domu, bo wydawał mi się zbyt pomarańczowy, ale na moich policzkach dosyć ładnie wygląda. Nie jest to taki chłodny odcień, nie jest też zbyt ciepły, taki, powiedziałabym, neutralny. Nie wiem, czy jak to określić, ale myślę, że wszystkim z Was będzie ten bronzer pasował. No ale też nie jestem, też do końca nie mogę zaręczyć za wszystkich, więc tu już się musicie same zastanowić, czy go chcecie. On również może być jako ocieplasz, niekoniecznie bronzer. Taki, wiecie, puder brązujący, kiedy chcemy troszeczkę sobie tę twarz przybrązowić. Także no, będę go jeszcze testowała, więc powiem Wam. Kolejnym produktem to jest kredka. Kredka z Belle, znaczy to jest konturówka, słuchajcie, teraz mi spadnie. Konturówka z Belle z Hypoallergenic, jeszcze jej nie używałam. I ja mam ją w kolorze, tamte kolory były takie 02, to taki, zaraz Wam pokażę, to trochę. Taki nieróżowy, nie wiem, nieoczywisty kolor. Taki róż padający trochę w delikatny brąz, może, nie wiem. Ale raczej różowa, ale nie taka, wiecie, różowo-typowa, taka mocno różowa. Taka dosyć fajna. Zobaczę, jak się będzie sprawdzała. I drugą konturówką, którą kupiłam, to jest z Debory, bo słyszałam tutaj, że któraś z dziewczyn chwaliła, że te są bardzo dobre. Jest to konturówka z tej firmy Debora i ona jest piękna. Ta z kolei jest piękna. Tu jest ten róż. To jest taki piękny róż, słuchajcie, taki naprawdę ładny, taki brudnawy, nie jest to taki róż, jak to się mówi, wrzasły, taki, wiecie, świecący na ustach. Pięknie wygląda, pomalowana cała usta i powiem Wam, że jest dosyć trwała, bo już jej używałam. Także jeżeli chodzi o tę kredkę, to mogę Wam polecić, bo jest naprawdę fajna. Dokupiłam sobie jeszcze z Miss Sporty tę kredkę taką do oczu żelową. Designer Studio Lash Gel 24 i ja mam brązową i czarną, kupiłam sobie jeszcze grafitową i kupiłam sobie z Manhattanu wodoodporną kredkę również grafitową i też powiem szczerze, że już jej używałam i naprawdę trzyma się pięknie cały dzień. Kupiłam sobie również, to już miałam, maskarę taką z Miss Sport, ja stosuję ją do brwi, do utrwalania brwi, więc u mnie już widziałyście. Co jeszcze? Błyszczyk z Vibo. On się nazywa Lip Sensation i jest taki holograficzny, fajny, taki nietrwały, ale tak na szminkę można sobie go dołączyć. Bibułki, których używam z Vibo i kupiłam jeszcze, słuchajcie, z Eveline taką, to jest odżywka, ale nie tylko, można ją na rzęsy, można ją stosować jako bazę pod maskarę. I tutaj też słyszałam, że dziewczyny ją chwalą. No zobaczę, jak się u mnie sprawdzi. I kupiłam sobie również pomadkę. Słuchajcie, ja miałam już wcześniej tę pomadkę. Wcześniej Wam pokazywałam. Jest to pomadka z firmy Rimmel. Jest to pomadka, która się nazywa Moisture Renew. Chyba one tak się nazywają. Z taką fioletową nakładką. I to jest taka, którą ja jeszcze używałam, że troszeczkę jest już zmniejszona i to jest taka pomadka, słuchajcie, taka delikatnie perłowa, ona jest bardzo fajna, tylko ja gdzieś swoją posiałam i to jest po prostu druga i ja mam w numerze 210, delikatnie perłowa, taka kremowa, nie utrzymuje się może tak mocno długo, ale bardzo ją lubię. I teraz to z Rossmana to już wszystko i teraz przejdę do produktów, które trafiły do mnie w ostatnim czasie. Może zacznę od włosów. Dwie płukanki,
Ja używałam wcześniej, słuchajcie, płukanki, to już dawno, dawno, lata temu też kupowałam. Tej płukanki srebrnej do włosów, to jest ta płukanka z Cameleo. Bardzo ją lubię, dlatego że no, ja nigdy nie jestem zadowolona z koloru. Ja lubię takie kolory właśnie chłodne, takie nieżółte i ta płukanka świetnie, słuchajcie, mi niweluje te żółte tony. Dolewam troszeczkę, oczywiście troszeczkę, bo jeżeli zbyt dużo naleję, to mam fioletowe włosy, także muszę uważać. A ostatnio kupiłam sobie drugą, kupiłam sobie różową i teraz tak, dzisiaj jej nie mam na włosach, ale zrobiłam sobie ją chyba 2 dni temu i troszeczkę przesadziłam, także tu trzeba troszeczkę kapnąć tej płukanki. Nie chcę tego efektu różowych włosów, ale ona daje taki, jeżeli troszeczkę wlejemy, to daje taki beżowy odcień, wiecie, to też trzeba, ja jeszcze muszę się nauczyć jej używać, także no zobaczę, czy będzie mi ona pasowała. Zamiast, słuchajcie, teraz tak, zamiast, bo już jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, wiecie, że bardzo lubię te produkty z Sylveco i kupiłam sobie w promocji chyba w Naturze za 10 zł był ten płyn micelarny z Biolawen z lawendą. Olej z pestek winogron i olejek lawendowy. Ja bardzo lubię ten z wianek odżywczy i on mi się już kończy, więc teraz będę wypróbuję ten. Co jeszcze? Pomadka. Słuchajcie, będąc w Biedronce zauważyłam nowe pomadki matowe z firmy Bell i ta się nazywa Chill Out. Pomadka z takimi kropeczkami i powiem Wam szczerze, wymiatająca pomadka, naprawdę. Pomadka kosztowała 9 zł. Ja na przykład z Biedronki mówiłam, że jest niezła w tym holu o pomadkach, natomiast te z Rossmana, no tych Rossmana tak Bell, no średnio o nich mówiłam, że tak nie za bardzo mi pasują, też są suche, natomiast ta jest wymiatająca, słuchajcie. Nie wiem, albo Bell poprawiła jakość. Porównałabym jej do tej pomadki z Golden Rose i ona ma właściwie identyczny kolor. Ja mam w numerze 2 tę, natomiast Golden Rose to jest chyba 3 bodajże, tak, 0,3. Ja bardzo lubię tę z Golden Rose, ponieważ ona jest taka wilgotna, znaczy tak matowa, ale nie sucha, taka fajnie się nakładają na usta, taka kremowa i ładnie zastyga, nie przesusza ust, nie uwidacznia tych jakichś tam kresek na ustach i ta, słuchajcie, no konsystencją bardzo ją przypomina, jest może mniej trwała, ale naprawdę wypróbujcie, tam jest chyba 4 czy 5 kolorów tych pomadek. Jeżeli szukacie fajnej pomadki za 9 zł, to polecam Wam bardzo, bardzo gorąco. Ja, jak wiecie, używam tego serum z Perfekty z witaminą C, już Wam pokazywałam wielokrotnie, natomiast teraz, nie wiem, czy to jest nowość, kupiłam sobie serum A plus E Forte, eliksir młodości, redukuje zmarszczki. Jeżeli będzie tak fajne jak tamto serum, to myślę, że będzie to też mój ulubieniec. A tutaj pokazuję Wam właśnie to z witaminą C, już rozpoczęte kolejne opakowanie, bo go używam. Będąc w Hebe, kupiłam sobie, słuchajcie, 2 produkty. Chciałam zobaczyć produkty z firmy Benton, ponieważ od pewnego czasu w Hebe te kosmetyki są, natomiast w moim Hebe, w tym najbliższym mi Hebe, tych produktów niestety nie było. Była tylko maska i chyba jakieś coś do zmywania makijażu. Maska z Bentona, maska w płachcie, maska, która ma za zadanie nawilżać, działać przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, regenerująco. I ona chyba kosztuje 15 z jakimiś groszami. Jest to maska, która fajnie przylega, rzeczywiście ta płachta jest fajna i fajnie, słuchajcie, nawilża. Bardzo, no to nawilżenie jest widoczne, takie wyczuwalne, może tak powiem, wyczuwalne i ona, ten płyn ma taki fajny, gęsty. Ale czy jest lepsza od innych masek koreańskich, na przykład od Mizona? Ja w Mizonie jestem zakochana i chyba będę kupowała te z Mizona, ponieważ one, ja je kupuję albo w sklepach internetowych, albo na Allegro za 10 zł, natomiast tutaj 15. Możecie wypróbować, maska fajna, ale mówię jeszcze raz, dla mnie Mizon na razie jeszcze żadna, może prócz Herbiotiki, tego Mizona z koreańskich nie przebiła. I kupiłam coś takiego, słuchajcie, jest to ampułka z firmy Bergamo, nie znam takiej firmy koreańskiej. Jest to, bo teraz zauważyłam, że właśnie w Hebe jest sporo kosmetyków koreańskich, także pójdźcie i sobie popatrzcie. I tych ampułek było kilka, były chyba 4. To jest po prostu serum, serum takie typowo koreańskie, słuchajcie, z pipetką, żelowe, białe, znaczy przezroczyste.
nakłada się kropelkę. I teraz co to serum ma powodować? Ja wzięłam z czystej ciekawości to serum. Ono ma, słuchajcie, w swoim składzie taki chemiczny peptyd, to nie jest peptyd naturalny, chemiczny peptyd jakby udający jad węża. I ten jad węża, jak wiemy, no, rozprostowuje nam zmarszczki, czyli działa odmładzająco, przeciwzmarszczkowo. I postanowiłam wypróbować i od pewnego czasu użyłam. I muszę wam powiedzieć tak, pięknie nawilżam. Tak jak kosmetyki koreańskie, jak te maski, słuchajcie, też tak delikatnie zostaje na skórze, delikatnie tak się lepi. Bardzo mi się podoba, na razie zobaczę, jeszcze go tutaj nie zużyłam, nawet do połowy nie doszłam, więc nie powiem wam, czy on mi te zmarszczki zlikwidował, na pewno nie wierzę też w takie cuda do końca, ale możliwe, że przynajmniej mi pięknie tę buzię nawilży. Mój ukochany kwas hialuronowy, ja kupiłam drugie opakowanie w denku, bo myślę, że taki film nakręcę wkrótce, będzie zdenkowany, więc powiem wam coś więcej. Bardzo lubię ten kwas hialuronowy, jest to 3% kwas, który ma w swoim składzie 3 jakieś tam kwasy, więc bardzo wam polecam ten produkt. Kolejny to jest olej makadamia 100%, taki antycelulitowy, ja go dokładam do balsamów, ale też jeszcze zużycie jest niewielkie. Dalej, w promocji kupiłam taki żel pod prysznic limonka i bazylia z Isany, jeszcze go nie używałam, nigdy nie miałam produktów z Isany, ale widzę, że dziewczyny kupują, więc postanowiłam, tam chyba kosztował 3,50, postanowiłam wypróbować, powiem wam coś na ten temat. Kupiłam również w promocji tonik różany, to już moje drugie opakowanie, bardzo lubię ten tonik, sprawdził mi się na wczasach, pryskałam nim buzię kilka razy dziennie, można na makijaż, ja bardzo ten tonik polecam, szczególnie dla cer mieszanych. I tutaj mam jeszcze płyn dwufazowy do demakijażu oczu, też go jeszcze nie używałam, jeżeli się sprawdzi, to wam powiem. I skusiłam się też reklamą, słuchajcie, i kupiłam takie dwa produkty, są to produkty z serii Retinol De Forte, maska i taki preparat odmładzający do zadań specjalnych. Raz użyłam, więc też nie będę na razie na ten temat nic mówiła, bo muszę troszeczkę poużywać, żeby coś powiedzieć. I oczywiście płatki kosmetyczne z firmy Clinique. Ja je bardzo lubię, czy Clinique, nie wiem jak się czyta, żebym tutaj też błędu nie popełniła. Ja kupuję w 3 paku, tak jest w Hebe, bo u mnie sporo ich idzie i najlepiej je lubię w tej chwili. I płatki kosmetyczne dla niemowląt Dada, one kosztują chyba około 5 zł w Hebe i są naprawdę świetne. I teraz książki, przejdziemy do książek, bo na pewno też na to czekacie, moje kochane. Mam 3 świetne pozycje. Pierwsza z nich to jest taka książka autorki Katarzyny Zyskowskiej Ignaciak, Ty jesteś moje imię, opowieść o miłości Basi i Krzysztofa Baczyńskich, piękna książka, magiczna. Naprawdę o miłości krótkiej, tragicznej w swoich skutkach, ale naprawdę pięknej. Jest to książka narracyjna, warto przeczytać z dialogami. Naprawdę wspaniała. Polecam wam bardzo, bardzo gorąco, jak się ta miłość rodziła i jak no niestety się skończyła. Ale książka, którą warto polecić i warto przeczytać. Druga to jest książka też Katarzyny Zyskowskiej Ignaciak, Zanim. Jest to z kolei książka, powieść o Marii Skłodowskiej, ale jest to opowieść o jej miłości do Kazimierza Żurawskiego, miłości, która narodziła się w Szczukach, kiedy jeszcze była młodą dziewczyną, pracowała jako guwernantka i zakochała się z wzajemnością w synu majątku Szczuki. No i jak ta miłość przebiegała, też miłość nieszczęśliwa. I też polecam wam bardzo gorąco, świetna książka na takie jesienne wieczory. I kolejną książką jest książka Wiesławy Michalskiej-Krajewskiej, Tajemnice haremu. Tutaj z kolei bardzo fajny sposób autorka pokazuje nam, jak to wyglądało, jak wyglądało życie w haremie, jak te haremy się tworzyły, dlaczego powstały, jak kobiety w Turcji tutaj... jakie było ich życie przed haremami, przed dynastią osmańską, a jakie było później. Bardzo fajna, ciekawa książka. Polecam wam również na wieczory jesienne. I to już wszystko, moi kochani. Dziękuję wam ślicznie. Oczywiście film jest długi, jak zawsze. Myślę, że obejrzałyście i dajcie łapkę w górę. I będziecie subskrybować mój kanał. Zapraszam was bardzo, bardzo gorąco na kolejne filmy. I dziękuję za obejrzenie, dziękuję za wszystkie subskrypcje i za to, że jesteście ze mną. Do zobaczenia, cześć!